Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Poprosiliśmy Państwa o nadsyłanie pytań do trenera Dariusza Żurawia, ale zanim jeszcze przyjdzie czas na pytania, bardzo bym prosił trenera o podsumowanie okresu przygotowawczego górali. Dzień dobry. Ten okres był podzielony na trzy takie etapy. Pierwszy etap był tutaj w Bielsku, gdzie pracowaliśmy trenując na boisku sztucznym plus tutaj na naszych obiektach na siłowni. Tutaj ta praca wykonana przez zespół, taka mocno motoryczna, na tym się skupialiśmy, plus elementy piłkarskie na tyle, na ile to dało się zrobić na boisku sztucznym. Drugi etap to był wyjazd na obóz do Turcji. Tam mieliśmy już dużo więcej zajęć z piłkami. Skupialiśmy się na tych elementach, nad którymi no chcieliśmy popracować, głównie które chcieliśmy poprawić. To była nasza gra w defensywie, stałe fragmenty, bo tutaj mieliśmy sporo kłopotów w tamtym sezonie. Ten trzeci etap no to już jest tutaj stricte przygotowanie do meczu z Odrą Opole. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania na sali? Dominik Wardzichowski, Sport.pl. Dzień dobry, panie trenerze. Panie trenerze, ja mam pytanie, czy przed tą rundą, która jest tak ważna dla klubu, gdzie klub chce włączyć się do walki o ekstraklasy, czy jest pan zadowolony z kadry, którą ma obecnie w drużynie, w zespole, z zawodników i czy te wzmocnienia zimowe są takie, które pan oczekiwał? Prezes się tutaj uśmiecha. No nie jestem do końca zadowolony, bo uważam, że ta kadra jest wąska i potrzebujemy jeszcze przynajmniej dwóch piłkarzy. Natomiast no cały czas tutaj pracujemy i mam nadzieję, że uda się jeszcze tutaj coś zrobić. To jeszcze, panie trenerze, chciałem dopytać o defensywę. Mówił pan o tym, że to był jeden z elementów, nad którym pracowaliście w tym zimowym okresie przygotowawczym. Czy tak już po tym okresie może pan powiedzieć, że widać jakieś efekty i czy ci zawodnicy, którzy grali w poprzedniej rundzie, to będą też ci zawodnicy, którzy będą stanowić trzon defensywy w tej zbliżającej się rundzie? No, pozyskaliśmy środkowego obrońcę Witellego, który tutaj no mam nadzieję, że nam dużo da, dużo wniesie i do gry w defensywie i spokoju, jeśli chodzi o rozegranie. Sprowadziliśmy Tomka Neugebauera jako tego środkowego pomocnika. Też uważam, że to jest chłopak o dużym potencjale i też tutaj może nam sporo dać. Te sparingi, które rozgrywaliśmy, szczególnie jeśli chodzi o te mecze w Turcji, bo te wcześniejsze były ze słabszymi drużynami, też tutaj na tym sztucznym boisku to nie do końca tak można to wszystko realnie oceniać, natomiast te sparingi w Turcji, ja prosiłem tutaj w klubie, żeby to były zespoły no, mocniejsze od nas i tak udało się to załatwić, że były to zespoły z najwyższych lig, czy z Bułgarii, czy z Ukrainy i to wyglądało przyzwoicie. To oczywiście musimy teraz przełożyć na ligę, bo wiadomo, że to jest troszeczkę inna gra, inaczej się gra w sparingu, gdzie no, oczywiście wynik jest ważny, natomiast no, nie ma jakichś tam wielkich konsekwencji. Jeżeli uda się to przyłożyć i podtrzymać w miarę dobrą grę w ofensywie, no to można patrzeć z optymizmem. Dzień dobry, Piotr Grygierczyk, to my Górale. Chciałem się na początek spytać, jak wygląda sytuacja zdrowotna w drużynie. Czy wszystko jest ok, czy bądź też którzy zawodnicy narzekają na jakieś urazy? Nie, tutaj mogę powiedzieć, że wszystko jest ok, wszyscy są zdrowi. Zresztą jakoś tak udawało się cały ten okres przetrenować, zmieniając te nawierzchnie treningowe bez żadnych większych urazów. Także na dzień dzisiejszy mam wszystkich do mojej dyspozycji na mecz z Odrą Opole. A chciałem właśnie spytać o tą kadrę meczową, bo do Turcji nie poleciało trzech zawodników. Bernard, Wieczorek i Polkowski. Nie było dotychczas informacji o jakimś ich transferze i czy oni teraz trenują normalnie z pierwszą drużyną, bądź też gdzieś są dalej na testach w innych zespołach? No, to są zawodnicy, którzy dostali od nas wolną rękę w poszukiwaniu klubów. Z tego co wiem, to są w innych klubach, ale no też jakby tutaj nie chciałbym wybiegać przed szereg, dopóki nie jest jeszcze wszystko klepnięte. Rozumiem. I jeszcze chciałem zapytać o Ezekiela Bonifacio. Został w większości sparingów wygrał on na środku pomocy. Czy to ma być jego docelowa pozycja na tą rundę, bądź też czy on jest tam przesunięty, bo trener widzi bardziej jednak w nim środkowego pomocnika niż tego prawego wahadłowego?
Czy po prostu chce grać trener najmocniejszą jedenastką i uważa tak, że po prostu on się bardziej przyda w środku pola niż na boku? No to jest właśnie jedna z tych pozycji, na której potrzebujemy jeszcze wzmocnienia. Mówię tutaj o środku pola, czy to będzie środkowy pomocnik, czy to będzie wahadłowy. W zasadzie w osobie Boniego mamy takiego piłkarza, który dobrze sobie radzi tutaj i tutaj. I w związku z tym, że mieliśmy w środku trochę problemów, że Tomek Jodłowiec dochodził do siebie po zabiegu, który miał. Szukaliśmy różnych rozwiązań, jest to na pewno alternatywa na tą rundę. Dzień dobry, Piotr Poremski, Melo Radio. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, pan już wspomniał właśnie o konieczności wzmocnienia pozycji środkowego pomocnika, natomiast to drugie wzmocnienie, o którym pan jeszcze myśli, się zastanawia, to jest konieczność pozyskania, no nie powiem zmiennika, ale uzupełnienia dla Kamila Bilińskiego? No może te jedynki na numer 9, dlaczego byśmy mieli tutaj szukać, powinniśmy szukać zawodników, którzy podniosą jakość. I tutaj już nie chcę abstrahować, bo jestem zwolennikiem tego, żeby grał zawodnik, który będzie w danym dniu najlepszy i tutaj jakby nie przywiązujmy się do nazwisk, szanujemy to, że Kamil strzela bramki, oby strzelał jak najdłużej. Mamy też innych zawodników, ale tak jak mówiłem, ten okres przygotowawczy to była rywalizacja o miejsce w składzie na ten mecz z Odrą Opole i na kolejne. Oczywiście sytuacje będą różne i każdy musi być gotowy, bo ta jedenastka wyjściowa będzie się zmieniać. Będziemy mieli kartki, pewnie kontuzje, pewnie też w trakcie meczów będziemy musieli zmieniać różne, w zależności od tego, jak te mecze będą się układały. Natomiast no, tak jak mówiliśmy, potrzebujemy tutaj też piłkarza na pozycję numer 9. Drugie pytanie też pod kątem właśnie usprawnienia tej gry w defensywie. Czy w trakcie tego okresu przygotowawczego rozważał pan też możliwość gry wiosną z czwórką obrońców, czy jednak ten system, który no, był już implementowany jesienią, czyli ta trójka środkowych jednak zostaje stały? Nie, no ja chętnie grałbym czwórką, natomiast jestem też zwolennikiem jakiejś tam ciągłości pracy i kiedy przychodziłem tutaj, ten zespół grał trójką, bo zresztą kadra była budowana pod takie ustawienie 1-3-4-3 i my skupiliśmy się na doskonaleniu pewnych rzeczy bardziej niż wprowadzaniu jakichś innych zmian ustawień, bo no wbrew pozorom tego czasu nie było aż tak wiele, żeby pozwolić sobie na kolejne zmiany ustawienia, na różne nowinki taktyczne. Skupialiśmy się na tym, żeby to, co robiliśmy, żeby robić jeszcze lepiej w defensywie i w ofensywie. No i też jeszcze słówko o tym najbliższym niedzielnym rywalu Odrze Opole. Mówimy o zespole, który w tym momencie znajduje się w strefie spadkowej, no ale jak już pierwsza liga pokazała, to jednak do tego nie ma co się chyba zbytnio przywiązywać. Nie, absolutnie nie. Tym bardziej, że mówimy o klubie, który rok temu był bardzo wysoko. W tym sezonie ma swoje problemy, ale to jest klub też z tradycjami, który buduje stadion i na pewno zrobi wszystko, żeby się w tej lidze utrzymać. Na pewno to spotkanie będzie dla nas trudne, tym bardziej, że no te warunki są dosyć trudne do grania w piłkę. Wiadomo, że tutaj jakiejś pięknej gry pewnie na dzień dobry nie będzie, natomiast no my musimy sobie z tym poradzić, a jeżeli chcemy coś w tej lidze zwojować, no to takie mecze u siebie powinniśmy wygrywać. Krzysztof Klepczyński, Radio Katowice. Panie trenerze, zawsze jest coś takiego jak Team Spirit. 3 miesiące przerwy od piłki takiej wynikowej, czyli każdy mecz coś nam mówi, każdy mecz nas podnosi na duchu albo spycha w otchłań. A czy przez te 3 miesiące udało się zbudować grupę ludzi, którzy będą chcieli ciągnąć wózek w jedną stronę niezależnie od wszystkiego i dawać siebie 100% w każdym meczu? Bo to jest taka może wyświechtana prawda, ale jak nie ma grupy i ta grupa się nie czuje dobrze ze sobą, to potem są różne problemy. Jak pan to odbiera? No na pewno coś w tym jest, natomiast odpowiedź poznaje się dopiero w takich trudniejszych momentach i to nie w meczach sparingowych, a w meczach ligowych. Ja bym chciał, żeby mój zespół na boisku rozwiązywał problemy, a nie tych problemów szukał. I był taki moment w meczu bodajże z tym drugim, który wygraliśmy 2-1, kiedy widać było, że ten zespół za wszelką cenę chce wygrać, za wszelką cenę chce osiągnąć dobry wynik. I to
no muszę powiedzieć, napawa mnie optymizmem, bo nawet ta ostatnia porażka z Ukraińcami no wzbudziła takie, pomimo tego, że był to tylko sparing, zawodnicy byli już zmęczeni, to było widać. Był to ostatni dzień obozu, to też różnie z tym bywa czasami, a widać było złość w tym, że się nie udało, że czegoś zabrakło i to uważam jest pozytywne. Panie trenerze, chciałem jeszcze dopytać, bo powiedział pan o tym, że ta kadra potrzebuje jeszcze wzmocnień. A czy w takim składzie personalnym pod Beskidzie może dziś walczyć o ekstraklasę? Czy może pan zadeklarować, że to jest jasny cel pana i też piłkarzy na tę rundę? Ja widzę, że państwo kochacie te deklaracje tutaj. Ja nie jestem w stanie tego zadeklarować. My zrobimy wszystko jako sztab, jako klub tutaj. To jeszcze chciałem dopytać o Julio Rodrígueza, bo to jest taki zawodnik, któremu zdarzają się bardzo proste błędy i on w tej grze wyższą linią defensywny często ma problemy, czy ze zwrotnością, czy z szybkością. Chciałem zapytać, czy tak przeskoczyło coś w jego głowie, w jego piłkarskich umiejętnościach w tej zimowej przerwie? No ja wierzę w to, że zobaczycie państwo innego Julio niż tego na jesień, bo no mogę powiedzieć, że jest to jeden z wygranych tego okresu przygotowawczego. Dobrze, bardzo dziękuję za zadane pytania. Czy jeszcze ktoś z jakimś pytaniem z sali? Dobrze, bardzo dziękuję. I jeszcze z nadesłanych pytań wcześniej przez dziennikarzy. Dwa pytania, które się nie powtarzają. Odkąd objął pan stanowisko trenera w Podbeskidziu, w sztabie szkoleniowym doszło do wielu zmian. Poza panem i trenerem Mioduszewskim zmienił się cały sztab szkoleniowy. Jak pan ocenia te zmiany i jak podchodzą do nich piłkarze? Nam nie wypadało odejść tu z trenerem Mioduszewskim, także dlatego jesteśmy tak pół żartem. No ja staram się zawsze do pracy dobierać takich ludzi, którzy będą pasować mi i charakterem i będą przygotowani merytorycznie, będą pasować do sztabu, do zespołu. Tak udało się na samym początku i tak też udało się teraz. Ja tym trenerom, którzy odeszli, życzę wszystkiego dobrego, to znaczy, że no, są dobrymi fachowcami i poszli gdzieś dalej, natomiast ci, którzy przyszli, też stanowią no, dużą wartość i dla mnie, i mam nadzieję dla zespołu. To funkcjonuje dobrze, każdy wie, co ma robić, praca jest podzielona, wygląda to optymistycznie i ja jestem zadowolony. W ubiegłym roku zespół przechodził przez serię 11 kolejnych spotkań bez zwycięstwa. Obecnie, odkąd pan przejął stery nad Podbeskidziem, zespół nie przegrał w 9 meczach pod rząd. Jak pan się odnosi do wyników, które zespół uzyskał pod pana wodzą? No, cieszy to, że nie przegraliśmy, natomiast jeśli chodzi o zdobycz punktową, to na pewno nie jestem zadowolony, bo w tych 6 remisach, które ugraliśmy, przynajmniej 3, a może i więcej, te mecze były no, spokojnie do wygrania i tutaj zabrakło może koncentracji w niektórych momentach, może doświadczenia, może jakości, może wszystkiego po trochu, ale na pewno zabrakło, bo były takie mecze, które spokojnie mogliśmy tutaj mieć te 4, 6, a może nawet 8 punktów więcej. No ale skoro ich nie zrobiliśmy, to znaczy, że czegoś tam brakowało. Nad tymi rzeczami pracowaliśmy w okresie przygotowawczym, po to też robiliśmy te analizy wzmocnienia zespołu i dalej nad tym pracujemy, żeby ten zespół wyglądał i grał jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma, jeśli żadne pytanie tutaj nie powstało wśród obecnych na sali, bardzo dziękuję wszystkim za obecność na konferencji. Najbliższy mecz z Odrą Opole już w niedzielę o 18:00. Bilety cały czas w sprzedaży. Serdecznie wszystkich na nie zapraszamy. Dziękuję.